Teraz test widoczności. Słupek A jest dosyć gruby, pochylony pod sporym kątem i minimalnie może ograniczać widoczność tu na wysokości oczu, jak widać zresztą. Zewnętrzne lusterka w porządku, widać tu niepotrzebny plastik, który skleja te lusterka ze słupkiem A. Górna krawędź przedniej szyby wystarczająco wysoko. Wewnętrzne lusterko, jak widać, na wysokości oczu dwumetrowca. Tu po prawej stronie, jak widać, skleiło się lusterko ze słupkiem A. Z tyłu mamy jeszcze między słupkami C i D małe okienko, które, no, jak widać, ułatwia odnalezienie się na parkingu. Z tyłu całkiem spora szyba pochylona pod dużym kątem, więc wiadomo, przyda się kamera cofania czy czujniki cofania. No i tu w tym przypadku kamera cofania i czujniki są i mają całkiem, czy ta kamera, obraz kamery ma całkiem niezłą jakość. Skręcamy tutaj kierownicę, widać, że gabaryty wyświetlone na ekranie również się wychylają, więc myślę, że wszystko jest w najlepszym porządku. Gdyby nie podobieństwo wnętrza talizmana do Espace czy do Megane, to powiedziałbym, że wsiadając tutaj nie miałbym prawie że powodu do tego, aby się do czegokolwiek przyczepić. To, co krytykowałem w Megane, czyli ten wielki pionowy tablet, w tym dużym sedanie wygląda jak najbardziej na swoim miejscu. Wszystkie tutaj rozwiązania estetyczne moim zdaniem też są jak najbardziej w porządku. Materiały wykończeniowe tutaj dobrane również całkiem fajne. Tu mamy skórę, ładne przeszycie. Tu mamy coś, co nieźle udaje drewno, chociaż drewnem nie jest, co zobaczymy za chwilę. Wyżej mamy miękkie tworzywo, które tutaj jest na górze konsoli. Na drzwiach również mamy tutaj na górze miękkie tworzywa, niżej skóra, podłokietnik. No cóż, może 1 mm maksymalnie pod łokciem. Tu za dobrze nie jest, od razu te szarpanie za uchwyt. Uwaga, delikatnie się odkształca, nie skrzypi. Po prawej stronie mamy parę milimetrów pianki więcej, tu już troszkę lepiej. Idziemy dalej, może tutaj zacznijmy na przykład, sprawdźmy, jak to wszystko jest spasowane. Nie skrzypi. O, tutaj zaczyna dopiero skrzypieć, ale ja tutaj naprawdę bardzo złośliwie mocno wciskam. Tu mamy na przykład twardy plastik, ale porządnie spasowany. Tu mamy na przykład daszek z takich różnych elementów zrobiony, więc również całkiem dobrze się zachowuje. Też nie skrzypi, więc od strony spasowania moim zdaniem ten samochód to jest naprawdę fajny poziom. Podobnie zresztą było w Megane, że to wszystko było spasowane dobrze. Jest tylko jeden fragment, który skrzypi bardziej niż reszta, to jest ten fragment tutaj tunelu centralnego, ponieważ tu gdzieniegdzie można znaleźć elementy tutaj po prawej, po lewej. Przy okazji właśnie dobrze widać i czuć, że to drewno to nie jest drewno, tylko po prostu cienka warstwa plastiku. Ale ogólne wrażenie jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywne, więc myślę, że za bardzo nie ma na co narzekać. Wróćmy jeszcze na chwilę do schowków. Tych schowków jest całkiem sporo. Widzicie, tu mamy na przykład taki schowek, może pewnie na telefon komórkowy, ładnie całkiem wykończony. Tu mamy 12 V, USB, karta SD i tak dalej. Dwa miejsca na kubeczki. Całkiem fajny schowek pod podłokietnikiem, dlatego że tu mamy tackę raz, tu mamy taki większy schowek dwa i uwaga, zgodnie z instrukcją tutaj naciskamy. I mamy taki jeszcze tajemny schowek, który tam całkiem głęboko można rękę wsadzić i jeszcze nie czuję, gdzie on się kończy, więc można tam coś schować takiego, co jest tylko nasze. Przed pasażerem widzimy też całkiem pojemny schowek z osobną kieszonką, z jakimiś uchwytami, ładnie wykończony, więc również jest całkiem nieźle. Podobnie też w drzwiach schowek jest pojemny i pozwala na przechowywanie w nim 1,5-litrowej butelki wody. Więc podsumowując, od strony praktycznej jest gdzie odłożyć telefon, jest gdzie odłożyć napoje i w zasadzie to wszystko się składa na takie fajne, przemyślane i całkiem nieźle spasowane wnętrze. Przypadek talizmana jest podobny do Superba. Jest zawieszony gdzieś pomiędzy segmentami i jeszcze nie tak duży jak przykładowo Audi A6, ale już większy od Audi A4. Większy też od Passata. Sprawdźmy więc, jak w środku czuje się dwumetrowiec. No więc zacznijmy od ustawień kierownicy, którą regulujemy w dwóch płaszczyznach. Wymaga to naprawdę niesamowitej siły. Po raz pierwszy widzę, żeby kierownica stawiała
aż taki opór. Nie wiem, czy tam się coś w międzyczasie nie wydarzyło w trakcie jazd testowych, ale to nie wygląda normalnie. Jeszcze mnie normalnie wygląda inna rzecz. Otóż regulacja fotela jest w bardzo dziwnym zakresie. Oczywiście tu możemy regulować na wysokość osobno przód, osobno tył. To wszystko jest cudowne i wygodne. Również regulacja oparcia. Natomiast regulacja przód-tył, zwróćcie uwagę, że ja siedzę w tej chwili no, jeszcze trochę nawet za daleko od kierownicy, a kierownica już jest maksymalnie do mnie wypuszczona. I teraz uwaga, przesuwamy fotel do przodu. Koniec. Można tylko do tyłu. Czy ten samochód został wyprodukowany z myślą o, nie wiem, 3 metrowcach? Tu ledwo sięgam kierownicy. Jadę do przodu. Koniec. To jeszcze nie jest odpowiednie ustawienie. Potrzebuję usiąść jeszcze bliżej. Co mogę zrobić? No cóż, mogę na przykład podnieść fotel, bo wtedy on podnosząc się odrobinę też przesuwa się do przodu. Okej. Gdybym miał 1,60 m, byłoby całkiem niezłe rozwiązanie. Ale nie mam. W związku z tym muszę wrócić na sam dół i jechać trochę na luzie. To znaczy ledwo sięgając kierownicy. No więc jest coś nie tak. Prawdopodobnie coś jest nie tak z tym fotelem w samochodzie testowym, bo nie wierzę, żeby Renault, tworząc talizmana, stwierdziło, że skoro auto jest duże, to i kierowca musi być również duży, musi mieć długie ręce. Coś jest nie halo, ale okej. Fotel jest na samym dole, nad głową mamy 4 palce wolnej przestrzeni, więc naprawdę przestrzeni tu nie brakuje z przodu. A teraz przesuńmy fotel do przodu i zobaczmy, ile miejsca jest za mną. Dobra wiadomość jest taka, że z tyłu miejsca jest całkiem sporo i to nawet w wersji, w której przede mną siedzi no 3 metrowiec, bo tak jak powiedziałem przed chwilą, bardziej tego fotela przesunąć do przodu już się nie da. Moje kolana dotykają fotela, ale to nie jest nic niekomfortowego, bo tu jest tapicerka całkiem miękka. Trochę gorzej jest nad głową, bo tu ja nie jestem w stanie się absolutnie wyprostować. Chociaż trzeba zauważyć, że kanapa jest ustawiona całkiem wysoko, więc nasze kolana tutaj nie są pod brodą i na długą trasę, jeśli ktoś nie będzie miał 2 metrów, to będzie mógł całkiem spokojnie i komfortowo podróżować. Warto też wspomnieć, że miejsca na stopy pod fotelem kierowcy jest pod dostatkiem. Przesiadam się teraz na prawą stronę. Muszę pokonać nie za duży, nie za wysoki, ale jednak tunel centralny. Mamy tu też, skoro już tu jesteśmy, nawiewy. Mamy wyjście 12 V i 2 źródła do prądu, do ładowania naszych telefonów komórkowych. Pozostając jeszcze na chwilę przy prądzie, mamy tu światełka LED-owe nad głową po prawej i po lewej stronie. Tu mamy podłokietnik, którego nie nazwałbym komfortowym, bo tu mamy troszkę miękkiego, ale tu obudowa tych dwóch miejsc na kubeczki jest już twarda, plastikowa. Pod tą miękką częścią mamy też niewielki, bardzo płytki schoweczek, ale ładnie wykończony. Co jeszcze? Mamy też mocowanie Isofix, to za chwilę jeszcze sprawdzimy. Mamy tu na wyposażeniu fotelik. Popatrzcie, to jest zagłówek złożony, to jest rozłożony. Wyżej już z tym się nic nie da zrobić, chyba że chcemy całkowicie się tych zagłówków pozbyć. Także, tak jak mówię, miejsca jest całkiem sporo, gdybyśmy jeszcze mogli rozwiązać problem z tym fotelem. Na koniec wspomnę jeszcze o schowkach. Schowki za fotelami są, schowki w drzwiach również, chociaż te w drzwiach są mocno ograniczone przez uchwyty, które są rozbudowane i wiszą tuż nad właśnie kieszeniami w drzwiach, co sprawia, że jakaś większa butelka tam raczej się nie zmieści. Dodajmy jeszcze, że fotel pasażera z przodu przesuwa się bez problemu znacznie bardziej do przodu, co sprawia, że już z tyłu miejsca tutaj na kanapie jest całkiem spore. Jak widzicie, ja tutaj siedzę zupełnie już komfortowo, co oznacza, że prawdopodobnie fotel kierowcy jest zwyczajnie uszkodzony, bo dlaczego miałby się przesuwać do przodu w tak dużo mniejszym stopniu niż fotel pasażera. Zresztą tak, jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. W związku z tym, że zakładamy, że fotel kierowcy jest uszkodzony, postanowiłem, że ustawię pod siebie fotel pasażera i sprawdzę, czy za mną zmieści się fotelik montowany na bazie Isofix, odwrócony tyłem do kierunku jazdy.
A tu warto zauważyć, że mocowanie Isofix są bardzo sprytnie ukryte pod takimi klapkami, których nie musimy wyciągać, ani nie musimy otwierać, tylko które się po prostu same uchylają do środka, kiedy wprowadzamy tam bazę. A więc bardzo łatwy montaż. Ustawiamy nogę na odpowiedniej wysokości. OK. I wstawiamy fotelik. A foteliku nie byle co, tylko nasz największy skarb. Metróweczka. Za chwilę będziemy mierzyć bagażnik. No i proszę bardzo, fotelik zamontowany. Jest zamontowany pod sporym kątem, bo tutaj zwróćcie uwagę, że baza jest częściowo w powietrzu, dlatego że to jest, przynajmniej dla tej bazy, jedyne ustawienie, które jest akceptowalne, bo teraz, chociaż nie, to jest tak na granicy, że ta noga jeszcze nie... No dobra, gdzieś ta kanapa trafiła w takie pośrednie ustawienie akurat dla tej naszej bazy. W każdym razie pomiędzy fotelikiem a fotelem no nie mamy zbyt wiele miejsca, ale też ten fotel absolutnie nie przeszkadza podczas ustawiania fotelika, a więc test zaliczony. Aby dostać się do bagażnika talizmana, trzeba najpierw rozwiązać taką zagadkę logiczną. Co by zrobić, żeby się otworzył, prawda? No więc to wygląda dziwnie, może tego nie będę dotykać. Tu gdzieś, prawda, no to jest, jak widać, element zderzaka. Natomiast tu jest taki mały przycisk, który działa trochę nieintuicyjnie, no bo naciskamy, żeby nam odbiło w palec. Więc jakbym tak otworzył, zamknął go przez 50 albo 500 razy, to w końcu by ten palec zaczął przypominać o sobie. W każdym razie, co my tu mamy? Całkiem spory bagażnik, większy o ponad 20 litrów od Passata, 608 litrów dokładnie, bardzo regularne kształty, kieszenie po prawej, po lewej, mamy też ładnie schowane tutaj zawiasy i wszystko jest zrobione, no myślę, że całkiem rozsądnie. Mamy też, jak widać tam nieco dalej, otwór do przewożenia nart. Zwróćcie uwagę, że po złożeniu opar sztylnej kanapy uzyskamy niestety taki próg i nie do końca płasko rozłożone oparcia tylnej kanapy, więc ani uzyskamy tu płaskie powierzchnie z tego powodu, ani też niestety z tego powodu. Tak czy inaczej, 1022 litry to też jest niezły wynik. A jeśli chodzi o pojemność, to warto jeszcze spojrzeć pod podłogę bagażnika, gdzie ta podłoga, no może nie jest jakimś takim wzorem solidności, ale możemy tu ją powiesić, zawiesić i mamy całkiem sporo różnych takich no, miejsc na odłożenie jakichś naszych tam drobiazgów technicznych i zwróćcie uwagę, jak duże miejsce na koło dojazdowe, zapasowe, terenowe, a szczególnie na zbiornik LPG. Myślę, że gdybyśmy zamontowali tutaj odpowiedniej wielkości zbiornik, który tutaj się może zmieścić maksymalny, to przejechalibyśmy na samym gazie co najmniej pół Europy. Także pojemność jest całkiem niezła, ale jeśli chodzi o takie różne drobiazgi, wydaje mi się, że mogłoby być odrobinę lepiej. I jeszcze jeden na koniec drobiazg, mianowicie gdzie w tej najbogatszej możliwej wersji jest przycisk do zamykania bagażnika? No nie ma tego przycisku. Jest zwykły uchwyt i to mnie troszkę martwi. Czas na metróweczkę. Zacznijmy od długości bagażnika, bo ta imponuje. W sumie mamy tu aż 118 cm. No szerokość z kolei w tym miejscu, powiedzmy, od kieszeni do kieszeni mamy 115 cm, więc również całkiem sporo. No na wysokość będzie już mniej, wiadomo, to jest sedan, ale 50 cm mamy, chociaż musicie zwrócić uwagę na to, że tam nieco głębiej mamy niestety dwa głośniki, które zajmują niestety trochę miejsca. Co jeszcze? Warto zwrócić uwagę na też próg załadunku. W tym przypadku mamy tu 16 cm od środka i coś w okolicach no 73 od zewnątrz, a odległość od bagażnika do krawędzi zderzaka to około 22 cm. Sprawdźmy też, jak długi bagaż będziemy mogli przewieźć po złożeniu oparcia tylnej kanapy do maksymalnie przesuniętego i przechylonego do przodu fotela pasażera. 220 cm. Jakość plastików z przodu i z tyłu jest identyczna. Tu tworzywo lekko ugina się pod palcem, tu z tyłu przy drzwiach również tak samo. Prezentacja kluczyka jest taki sam jak w innych modelach Renault, więc tutaj niespodzianki nie będzie. Sprawdźmy, czy będzie niespodzianka przy domykaniu. Domykamy, trzymamy,
lusterka się składają, szyby się nie domykają. Jeszcze raz, dwa razy naciskam. O, teraz on postanowił się otworzyć. Dwa razy naciskam i szyby się nie domykają. Być może to są ustawienia komputera pokładowego, być może oszczędność. W każdym razie stwierdzamy, jak jest. Po otwarciu zamka centralnego widzimy zapalające światła z tyłu, światła pod lusterkami. To LEDy z przodu również się świecą. Również podświetlenie wnętrza z przodu, z tyłu. Otwieramy drzwi, świeci się już ekran. Świecą się już pasy czerwonego światła i oczywiście przycisk Start Stop. Tu widzimy również ładne powitanie. Zegary są do złudzenia podobne do tych, które widzieliśmy w Megance. Tańszej i mniejszej. Tu nie widzę żadnych zmian. Mogliby choć trochę podkreślić, że mamy tu do czynienia z droższym modelem. Na kierownicy przyciski podświetlone. Pod kierownicą tam jest jeden przycisk do podgrzewania kierownicy, również podświetlony. Tu mamy komplet przycisków podświetlony, ale uwaga, na drzwiach oprócz tego nie ma nic podświetlonego, czyli ani klamek, ani kieszeni w drzwiach. Ja nie wiem, czy w Megance po lewej stronie nie było jakiegoś pasa światła ambientowego. Nie pamiętam, ale chyba był. Wygląda na to, że Talisman ma to zrobione nieco taniej, ale mogę się mylić. Zresztą poprawcie mnie, jeśli się mylę. Natomiast ten pas ambientowego światła jest oczywiście tutaj przed kierowcą i przed pasażerem. Ten sam kolor widzimy również choćby tu i nad głową również tu. I teraz uwaga, zmieniamy przy pomocy przycisku Multisense. Wszystko w tryb sportowy przestawiamy i wszystko się zmienia na czerwono. Widzicie, teraz podświetlenie jest zupełnie w innym kolorze. Robi się tak nastrojowo, również zmieniają się, jak widać, zegary. Mamy tu zamiast prędkościomierza obrotomierz. Jaką uwagę chciałem? A właśnie, uwaga dotyczy tego podświetlenia. Ono jest bardzo mocne. To jest punkt widzenia dwumetrowce, czyli jeszcze nie najgorzej. Natomiast obniżam teraz odrobinę kamerę i mniej więcej tu zaczyna się robić już nieprzyjemnie, a to jest mniej więcej poziom, no nie wiem, może wysokości osoby o wzroście 1,60 m, więc wydaje mi się, że ten strumień światła może go odrobinę razić dla kogoś, kto siedzi niżej. Mogę się mylić, znów mówię, ale tak mi się niestety wydaje. I teraz co tu jeszcze jest? Zaglądamy przed pasażerem, widzimy ładnie podświetlony schowek. Na podsuficy, tak jak już widzieliśmy, mamy tu przyciski LED-owe, światełka, podświetlone przyciski. Tu widzimy już nie LED-owe, ale też podświetlenie, jak widać, daszków przeciwsłonecznych. Z tyłu widzimy, jak widać, podświetlone również światełka, przyciski do sterowania szybami, oczywiście też podświetlone. No więc chyba komplet, wszystko opisałem, o niczym nie zapomniałem. No oczywiście Start Stop również podświetlony. Warto też wspomnieć o kamerze cofania, jak widać, bardzo przyzwoitej jakości, nawet w nocy. A tak jest podświetlony bagażnik, parasolkę myślę, że widać doskonale. Źródło światła znajduje się tu na górze, na środku. Lampy tylne. Światło mijania i kierunkowskazy. Światło do jazdy dziennej. Teraz szybki test odczytywania znaków. Jak widzicie, Talisman twierdzi, że tu jest ograniczenie do 20 km na godzinę. Zapewniam Was, że jest tu na kapelance więcej. A tu jest ciekawostka, bardzo niestandardowo ustawione ograniczenie prędkości na dole i po lewej. Teraz mamy 50 odczytano i udało się. No to dobrze. Auto jest wyposażone w ostrzeżenie o martwej strefie. Zobaczcie, jak to działa. Widać, że jest żółta dioda w lusterku, która informuje nas o innych pojazdach. Mamy tu również na wyposażeniu alarm toru jazdy i teraz spróbuję bez kierunkowskazu zjechać delikatnie na prawą stronę. Zobaczymy, jak zareaguje system. No, słyszeliście takie charakterystyczne, nazwijmy to, odgłosy.
Sprawdźmy teraz, jak działa adaptacyjny tempomat. Przypominam, możemy tutaj ustawiać sobie odległość do samochodu przed nami i to jest dobra wiadomość. Zła wiadomość może być taka, że tempomat przy prędkości poniżej 50 na godzinę może nas porzucić na drodze bez ostrzeżenia. Pozdrawiamy pana policjanta. I cóż, mamy na razie 40. O, proszę bardzo. Tempomat wyłączony. Poniżej 40. Przy Megane działało to chyba do 50, teraz do 40. Ale przynajmniej w odróżnieniu od Megane, Talisman dał sygnał dźwiękowy, który poinformował mnie, że mam przejąć sterowanie. W Megane było troszkę gorzej. No, w każdym razie, jeśli chodzi o ten element, to Renault jeszcze trochę musi popracować nad elektroniką, aby przynajmniej w tym wymiarze Talisman mógł konkurować z Passatem. Teraz test skrzyni biegów z piątki na szóstkę. Z piątki na czwórkę. I z piątki na trójkę. I w trybie drive. Kick down. Warto dodać, że w trybie manualnym redukujemy poprzez popchnięcie dźwigni zmiany biegów do przodu i to jest bardzo dobry kierunek. Wyciszenie na postoju. $39,500.